Hej, tutaj Paweł Wawrosek z Podróży bez sygnału i dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak wypełnić wniosek o pozwolenie na podróżowanie po Nowej Zelandii, który nazywa się New Zealand Electronic Travel Authority, czyli NZETA. Ale zanim o tym powiem, to chciałbym tylko napomnieć, że na mojej stronie bezsygnału.pl znajdziecie całkiem obszerny artykuł dotyczący tego, jakich formalności wizowo-paszportowych musicie dokonać przed Waszym wylotem do Nowej Zelandii. Link do tego artykułu umieszczę poniżej w opisie tego filmiku. A teraz wracając do NZETA, wniosek ten możecie wypełnić na dwa sposoby. Za pomocą Waszej przeglądarki internetowej oczywiście na stronie Immigration New Zealand bądź za pomocą telefonu jest przygotowana oficjalna aplikacja na Androida i na iOS. Jeżeli chcecie znaleźć do nich link, no to też zapraszam do artykułu, o którym wspomniałem. Tam te wszystkie informacje znajdziecie. I tak, ja skupię się dzisiaj na aplikowaniu, na złożeniu wniosku o NZETA przez mój telefon z Androidem. I myślę, że to jest tak naprawdę, z tego co porównywałem, najszybszy sposób na dopełnienie tej formalności. Zajmie to mniej więcej 5 minut i naprawdę nie jest trudne. A więc tak, już kiedy ściągniecie aplikację, ja oczywiście już to zrobiłem, włączamy ją, chwilę czekamy, za każdym razem trochę zajmuje jej logowanie się, dobrze. I tak, teraz pojawia nam się pierwsza strona, na której mam takie ogólne informacje, do czego aplikacja służy i czego potrzebujemy, żeby wniosek złożyć. Ja naciskam tutaj begin, czyli zaczynamy. Musimy zaakceptować warunki prywatności. Oczywiście akceptuję. I teraz przyszedł moment na zeskanowanie naszego paszportu. Jeszcze zanim do tego przystąpimy, tylko wspomnę, co też tutaj właśnie jest napisane, że jeżeli macie już swój przyznany to pozwolenie NZETA na podróż po Nowej Zelandii, to możecie je wgrać do tej aplikacji, tak żeby później już w trakcie Waszej podróży mieć do niego łatwy dostęp i robić to też za pomocą skanowania Waszego paszportu, tego kodu na głównej stronie i automatycznie tutaj to zostanie Wam do aplikacji. No ale my dopiero zaczynamy aplikować, także klikam skanuj paszport. Tutaj znalazłem na stronie MSZ-u jakiś paszport pana Kowalskiego, więc go skanuję. Chyba się udało. I teraz będziemy przechodzili do robienia zdjęcia, selfie. Tutaj mamy kilka takich krótkich filmików dotyczących tego, jak odpowiednio zrobić to zdjęcie. Ja akurat to pomijam, bo nie jest to aż tak skomplikowane. Gdyby były jakieś problemy, to mogę zawsze wrócić do tej strony. I naciskam Take Photo, robimy zdjęcie, uśmiech. Dobrze, udało się. I teraz tak, aplikacja prosi nas o to, żebyśmy potwierdzili wszystkie dane, które zostały wgrane do tego wniosku za pomocą kodu tego w paszporcie. Ja klikam OK i teraz od góry moje imię, bądź jeżeli macie dwa imiona, to podajcie wszystkie. Nazwisko, płeć. Tutaj mamy kraj, w którym został wydany nasz paszport, data urodzenia, numer paszportu, data, do kiedy paszport jest ważny, następnie nasze obywatelstwo,
i jeżeli chcemy, możemy podać PESEL, aczkolwiek nie jest to wymagane, więc ja akurat nacisnę Done. Czyli przechodzimy dalej, tutaj znowu musimy przejrzeć te wszystkie informacje. Confirm, czyli potwierdzam. I teraz przechodzimy do kilku pytań. Pierwsze z nich brzmi, czy będziemy przebywali na terytorium Nowej Zelandii. Chodzi tak naprawdę o to, czy po prostu wyjdziemy z lotniska. Ponieważ jedną z opcji jest nie. Jestem tylko pasażerem tranzytowym, czyli takim, którym zmienia samoloty. My naciskamy na tak. Następne pytanie, czy jesteś rezydentem Australii? W moim przypadku nie. Czy byłeś kiedykolwiek skazany za jakieś przestępstwo w jakimkolwiek kraju? Nie. Czy jesteś objęty zakazem wjazdu do Nowej Zelandii w związku z deportacją w przeszłości? Nie. Czy byłeś deportowany, usunięty z kraju innego niż Nowa Zelandia? Nie. Czy będziesz podróżował do Nowej Zelandii w celach jakiejś konsultacji medycznej czy leczenia? Tutaj klikam nie. Po prostu akurat dla takich wycieczek jest przeznaczona inna wiza. Dlatego też takie pytanie, jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, no to będziecie musieli niestety złożyć trochę dłuższy, znacznie dłuższy wniosek o wizę. To samo, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie, czy wydalenia z kraju, czy skazania za jakieś przewinienia, tak? No ale my przechodzimy dalej. Jan Kowalski, czyli ja, gdzie się urodziłeś? Na terytorium jakiego kraju? I no, ja tutaj wpisuję Poland, tak? Wybieram Poland, ok. Teraz muszę podać swój adres e-mailowy. No i tutaj podam jakiś tam udawany mail @gmail.com. Ok. Continue. No i tak naprawdę wniosek został już całkowicie wypełniony. W tym momencie, jeżeli chcemy dodać więcej wniosków osób, które z nami podróżują, czy to rodziny, czy znajomych, to możemy zrobić to klikając tutaj na tę opcję Add Another Traveler i wtedy od nowa przejdziemy cały proces, który przed chwilą omawiałem. Ja akurat wracam. I tylko taka jedna uwaga w tym przypadku, że ja bym próbował nie zamykać tej aplikacji w trakcie dodawania tych kolejnych osób, jeżeli w waszym przypadku będziecie dodawali jakiekolwiek, ponieważ no jest możliwe, że dane wszystkich wniosków zostaną stracone. Więc no, strata czasu, tak? Ja naciskam tutaj ukończ i zapłać, complete and pay. Chwilę czekamy. Pojawia nam się podsumowanie kosztów, czyli płacimy za sam ten dokument, o który aplikujemy, NZTTA, $17 i opłata podatkowa za IVL $35. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, o co chodzi z tym IVL, to zapraszam też do artykułu, o którym mówiłem wcześniej, a tam wszystko jest opisane. Pod spodem tego podsumowania kosztów mamy informację, że nasza karta kredytowa, czy to Visa, Mastercard, czy American Express, zostanie obciążona w dolarach nowozelandzkich i że koszty, które tutaj są podane, nie zawierają kosztów bankowych, tak, które bank na nas nałoży w związku z przewalutowaniem. No oraz mamy tu informację o tym, że ta opłata nie podlega zwrotowi. Jeszcze zanim będziemy dokonywali płatności, to musimy zgodzić się
tutaj z tą deklaracją, która pokrótce mówi, że wszystkie informacje, które dodaliśmy do naszego wniosku, są zgodne z prawdą. Więc ja tutaj klikam agree, zgadzam się. No i teraz już samą płatność, tak? Czyli wpisujemy imię i nazwisko na naszej karcie kredytowej, numer karty, do kiedy jest ważna i tutaj ten numer CVV. Możemy też ewentualnie nacisnąć tutaj na tą ikonkę scan i zaskanować dane naszej karty, które automatycznie tutaj wlecą, że tak powiem. No i później, ja już akurat nie będę tego robił, klikamy na tą opcję Make Payment, czyli dokonaj płatności i wtedy nasz wniosek jest już ukończony i czekamy na przyznanie dokumentu, który będzie nam pozwalał na podróżowanie do Nowej Zelandii. I tak, w tej aplikacji będziecie mogli sprawdzić status waszego wniosku, czyli no, na jakim etapie, tak, rozpatrywanie tego wniosku jest, ale kiedy wniosek zostanie przyznany, i tak dostaniecie maila na podany adres z dokumentem, który będziecie musieli pokazać na granicy czy przed wejściem do samolotu, który dowiezie was do Nowej Zelandii. Więc myślę, że tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten wniosek. I cóż, ja dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i zajrzeć na stronę bezsygnału.pl, gdzie znajdziecie wiele informacji na temat tego, jak podróżować po Nowej Zelandii, Australii, Kanadzie i innych miejscach na świecie, które no, są pełne dzikiej przyrody, która jest moją pasją i próbuję zarażać nią innych ludzi, tak jak wy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.